Dzień dobry, witam bardzo serdecznie pana Eugeniusza. Odpowiadam na pana pytanie. Czy Bitcoin do końca grudnia 2021 roku lub do końca stycznia 2022 roku osiągnie cenę 75 tysięcy dolarów lub wyżej? Ja tylko pragnę przypomnieć, że nie jest to porada ani doradztwo finansowe. Odpowiadam na podstawie tego, co mi pokażą karty. Ale jak najbardziej z chęcią odpowiem na to pytanko. Czy Bitcoin do końca grudnia 2021 roku lub do końca stycznia 2022 roku osiągnie cenę 75 tysięcy dolarów lub wyżej? Czy osiągnie? Czy Bitcoin osiągnie cenę? No, są duże szanse, że tak. Aha. Tak. Jest bardzo duże szanse, że tak, według kart. Co jest na ta karta gwiazdy? No, karta gwiazdy spełnione marzenia po prostu, tak? Na dzień dobry taka karta. To jest karta przepiękna, tak? Jedna z najlepszych kart w tarocie, jak mi wychodzi. To jest karta, która mówi, że wszystko nam sprzyja, że nasze marzenia się spełniają, że zamiary, plany realizują się, mają ogromne jakby pole do manewru, tak? Że tutaj jest potencjał ogromny, drzemiący jakby w tej, tutaj w tym pytaniu i też w panu, tak? Czyli jak najbardziej, no karta gwiazdy bardzo pozytywnie mówi, odpowiada na każde pytanie w zasadzie. Także spełnione marzenia, zrealizowane plany, sukces jak najbardziej, ale również tak intuicja mi podpowiada, że tutaj jakby otoczenie będzie, ludzie będą mieli wpływ, tak? Na to, o co pytamy, jakieś otoczenie, no tak tutaj mi wychodzi. Co jest na nie trójka miecz? No tutaj może być trochę drobne rozczarowanie, tak? To jest karta rozczarowania, takiego złamanego serduszka, tak? Jakby trochę smutku może być, bo na przykład na początku nie będzie rósł, tylko na przykład spadał, tak? Albo taka sinusoida. No różnie może tutaj być, ale może być rozczarowanie, ale karty radzą, nie daj się temu rozczarowaniu, bo to jest chwilowe. Pochopnie nie oceniaj tej sytuacji, tak? Tego jakby sytuacji tej finansowej, czy też sytuacji jakby ogólnie, tak? Pochopnie proszę, aby pan tak nie oceniał tutaj tego tak nagle, pochopnie i nie czuł rozczarowania, dyskomfortu, tak? Bo to tylko złudne. No i karta rada, karta księżyca. Karta księżyca generalnie mówi o takich właśnie scenariuszach, które piszemy w głowie, negatywnych, tak? O takich smutkach, o rozczarowaniu, o takich lękach, niepokojach, obawach, o tym wszystkim, co mamy gdzieś w podświadomości, tak? Nawet możemy sobie nie zdawać sprawy, że one istnieją, a istnieją, tak? Jakieś takie, no... emocje, dużo emocji, tak? Natomiast karty radzą, nie daj się temu, absolutnie, nie pisz czarnych scenariuszy, bo rzeczywistość jest zupełnie inna, tak? No i dalej dołożyłam karty, no i same dobre karty. Karta świata, otwartość na szerokie perspektywy, szerokie horyzonty, możliwości, współpraca, tak? Wszystko to, co tak naprawdę, wszystkie szanse stoją otworem. Dalej mamy króla kielichów i króla denarów oraz kartę trójki kielichów. Król kielichów mówi o tym, że jakiś mężczyzna będzie miał wpływ na dany bieg zdarzeń, tak? Na daną sytuację, na dalszy bieg zdarzeń, na dalsze losy. Jakiś mężczyzna jakby mądry, a zaś taki no, decyzyjny w pewnych kwestiach przy władzy, będzie miał wpływ. Dalej drugi mężczyzna, tak? Który też będzie miał wpływ na bieg zdarzeń, ale się tutaj pokazuje w król denarów, tak? Czyli osoba stabilna, stateczna, jakby z ugruntowaniem pozycji, tak? Na rynku, posiadająca duże zasoby finansowe, ale również może jakby jak najbardziej bardziej te karty mogą pana oznaczyć i charakteryzować, czyli że pan tutaj będzie szczęśliwy, będzie pan czuł, że rzeczywiście spełniają się marzenia. Tutaj według kart pan już jakby jest taki ustabilizowany, korzyści finansowe są, jakby stabilizacja jest, decyzyjność jest i po prostu taka satysfakcja z samego siebie. No a tu finalnie mam trójkę kielichu, czyli super kartę, imprez, świętowania, radości, powodów do świętowania, sukcesów, zwycięstw, wszelkich dóbr, losu tak naprawdę, czyli no tutaj imprezy na pewno będą, tak? I ucztowanie i radości. Także według kart
Tak, rzeczywiście ten Bitcoin osiągnie cenę 75 tysięcy dolarów lub wyżej do końca grudnia lub do końca stycznia, tak? Do końca grudnia tego roku lub do końca stycznia 2022 roku, tak jak Pan tutaj pisze. Także no według kart jak najbardziej, tylko mogą być początkowe rozczarowania, ale no z biegiem czasu później tutaj energetycznie wszystko jakby się poprawia według kart, no jest trójka gliów, karta przy królu denarów, tak, zasoby finansowe, radości, imprezy i wszystko co najlepsze. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego dobrego, życzę bardzo trafnych decyzji, dziękuję za oglądanie kanału, za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.